W tym wydaniu serii Kryminalne Opowieści Polska na kanale YouTube Podejrzani powiemy o jednym z najbardziej znanych gangów pseudokibicowskich w Polsce. Wisła Sharks, bo to o niej mowa, to zorganizowana grupa przestępcza wywodząca się ze środowisk fanatyków klubu piłkarskiego Wisła Kraków. Jej członkowie brali udział w kibolskich ustawkach, urządzali polowania na członków konkurencyjnych bojówek, z których niektóre kończyły się tragicznie, handlowali środkami odurzającymi, obracali milionami złotych, a nawet weszli w skład władz Towarzystwa Sportowego Wisła S.A. i chcieli dzierżawić od miasta stadion, nazywając go Sharks Arena. Na czele Sharksów stał m.in. Paweł M., pseudonim Misiek Welgruby, który już pod koniec lat 90. zyskał niechlubną sławę po tym, jak rzucił nożem w głowę piłkarza Dino Baggio, pomocnika włoskiego zespołu Parma, podczas meczu z Wisłą Kraków. Współcześnie, gdy Misiek został zatrzymany w 2018 roku we Włoszech, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, a część jego zeznań wyciekła do sieci. W grudniu 2021 roku Paweł M. opuścił areszt za poręczeniem majątkowym, z którego zebraniem miał pewne problemy. Dlatego zaproponował śledczym ustanowienie hipoteki m.in. na domu jego matki. Był potem widywany w Krakowie. Krążą też plotki, że posiada hotele w Tajlandii i ukryty w różnych formach majątek szacowany na kwotę od 10 do 20 milionów złotych, choć niektórzy temu zaprzeczają. Gdy w 1994 roku Wisła Kraków spadła z pierwszej do drugiej ligi, drużynę wspierali tylko najwierniejsi fani. To z nich dwa lata później, gdy Wisła wróciła do pierwszej ligi, zrodziła się licząca około 30 osób Wisła Sharks. Grupa najzagorzalszych kibiców. Należał do niej zaledwie 17-letni Paweł M. Chłopak z wykształceniem podstawowym, wychowany w robotniczej rodzinie. Znany potem jako Misiek. Ten sam Paweł M. 20 października 1998 roku podczas meczu Wisły Kraków z Parmą w ramach eliminacji do Pucharu UEFA rzucił z trybun nożem w głowę włoskiego piłkarza, pomocnika Dino Baggio. Mówiła wówczas o tym cała Polska, a także media zagraniczne. Agresora zatrzymano już 13 listopada. Chciał przekupić wtedy policjantów, za co usłyszał dodatkowe zarzuty. Był w tamtym czasie poszukiwany listem gończym za udział w innej stadionowej awanturze w czasie meczu z Ruchem Gorzów. Rzucał tam kamieniami w funkcjonariuszy policji. Na archiwalnych nagraniach z tego zajścia widać, że Misiek posiadał telefon komórkowy. Urządzenie w tamtych czasach luksusowe i bardzo drogie, tym bardziej dla 19-latka. Paweł M. został za te wybryki skazany na 8 lat pozbawienia wolności. W międzyczasie, w 2002 roku, Wisła Kraków znów rozgrywała mecz z włoską Parmą. Na trybunach pojawił się wtedy transparent z hasłem „Misiek, jesteśmy z tobą, Sharks”. Gdy Misiek był za kratkami, grypsował, a jednocześnie razem z niegrypsującym Pawłem Eł, pseudonim Master, uważanym za lidera pseudokibiców w Krakowi, miał zorganizować narkotykowy gang o nazwie Las Kansas. Paweł M. miał do tego źle traktować innych grypsujących, o co część osób ze środowiska żywiło do niego urazę. Misiek odbył karę w całości. Wolność odzyskał 22 grudnia 2006 roku. Już na początku 2007 roku zajął się handlem narkotykami na wolności. Kupował je m.in. w Holandii i od Łukasza S., pseudonim Kuman, jednego z liderów bojówki Lechii Gdańsk i brata byłego bramkarza Legii Warszawa. Jak wskazał Paweł z kanału Zbrodnia i Kara, Kuman miał być jednym z kiboli udzielających niegdyś głośnego wywiadu na temat ustawek w programie Pod napięciem telewizji TVN. Pomimo rosnącej bezwzględności i prowadzenia przestępczej działalności, Misiek starał się nie rzucać w oczy organom ścigania. Wynajął pomieszczenie w przestrzeniach należących do Wisły Kraków i zorganizował tam legalnie działającą siłownię. Podobno w najlepszych okresach przynosiła mu ona zyski rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie. Sam twierdził, że miał tam tylko
1000 miejsc dla ćwiczących, a zainteresowanie na 3000 karnetów. Paweł M. był też współtwórcą sekcji Trenuj Sporty Walki w ramach Towarzystwa Sportowego Wisła S.A. W sieci pojawiły się nagrania z treningu w tej sekcji. Kibole ćwiczyli tam ustawki, starcia w dwóch grupach liczących od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Warto tu wspomnieć, że wówczas wszystkimi sekcjami, poza piłkarską, zarządzało właśnie Towarzystwo Sportowe Wisła Spółka Akcyjna. Sekcja piłkarska należała natomiast do Wisła Kraków S.A. Ta struktura ma bardzo duże znaczenie dla późniejszego rozwoju pozycji Miśka i całej Wisły Sharks. O Pawle M. stopniowo robiło się coraz głośniej. Jeszcze w 2007 roku, gdy spotkał się ze znajomą, przypadkiem wpadło na niego kilku pseudokibiców Krakowi. Misiek nie uciekł, a wdał się z nimi w bójkę, w której nie obyło się bez użycia noży. To pokazało, jak pewny siebie, zdeterminowany i bezwzględny potrafi być Paweł M. Również w 2007 roku Misiek został zatrzymany razem z Grzegorzem Z., pseudonim Zielak, i kilkoma innymi osobami za posiadanie dużych ilości marihuany. Wtedy to Zielak postanowił się wykazać, biorąc winę na siebie i trafiając na pewien czas do więzienia, dzięki czemu jego koledzy uniknęli odpowiedzialności. Po tych dwóch wydarzeniach rola Miśka rosła, a za nim także Zielaka, który ze zwykłego kibola ze średnimi umiejętnościami walki, jak zeznawał potem Paweł M., Zielaka ze względu na to nazywano żartobliwie zawodnikiem federacji KFC, stał się z czasem prawą ręką Pawła M. Wtedy klarowała się też konkretna struktura gangu, niczym sprawnie zarządzanej korporacji. Najważniejszymi postaciami w grupie mieli być Misiek i Zielak. Blisko nich funkcjonowali najstarsi stażem i najbardziej zasłużeni dla Wisły Sharks kibole. Razem decydowali o konkretnych działaniach grupy, wydatkowaniu pieniędzy, przyjmowaniu nowych członków czy karach za nieposłuszeństwo. Mieli wyznaczone miejsca spotkań, tak zwane X, gdzie odbywali narady lub skąd ruszali na akcje. Jeśli kogoś nie było na takim spotkaniu, mógł spodziewać się kary. Organizację podzielono na podgrupy według osiedli w Krakowie. Na czele każdej podgrupy stał kapitan, któremu podlegali żołnierze, młodzi kibole rozprowadzający środki odurzające. Najbardziej aktywni z nich mogli wejść w skład właściwej bojówki Wisły Sharks. Musieli jednak zostać poleceni przez sprawdzonego, starszego stażem pseudokibica. W bojówce nakazywano im regularne trenowanie sztuk walki, a także zabraniano przyjmowania środków odurzających. Gdy któryś z nich nie pojawił się na treningu, mógł zostać pobity. Była to forma reprymendy. 17 stycznia 2011 roku kilkunastu członków Wisła Sharks chciało napaść na Tomasza C., pseudonim Człowiek, uważanego za jednego z liderów pseudokibiców Krakowi. Nad ranem czekali, aż pojawi się on pod blokiem przy ulicy Wysłouchów na krakowskim Kurdwanowie. Gdy jechał swoim Audi, ruszyli w jego stronę. Tomasz C. uderzył w budynek. Wtedy został zaatakowany maczetami, nożami, pałkami i widłami. Człowiek próbował uciec i schować się w kabinie zabierającej śmieci z osiedla śmieciarki. Nie zdążył. Otrzymał łącznie 64 ciosy ostrymi narzędziami. Obrażenia okazały się śmiertelne. Tomasz C. zmarł w szpitalu. Niemal bezpośrednio po zdarzeniu ujęto 7 osób, ale nie przedstawiono im wtedy zarzutów. 12 kwietnia 2011 roku zatrzymano 4 osoby, które usłyszały zarzuty udziału w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym człowieka. Część z nich tymczasowo aresztowano. Groziło im do 10 lat pozbawienia wolności. Po roku od zdarzenia śledczy mieli już 20 wytypowanych uczestników pobicia. Wiele lat później Misiek zeznawał, że Sharksi nie chcieli zabić człowieka, a jedynie go pociąć, by wyprowadził się z Kurdwanowa, jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kwiecień 2013. Wisła Kraków podejmowała na swoim stadionie Piasta Gliwice. Na trybunach pseudokibice Wisły Sharks pobili kibica swojego klubu. Sprawcami mieli być m.in. Piotr M., pseudonim Młody Macho, i Damian D., istotna postać w historii Wisły. Takie pobicia służyły zastraszaniu fanów, którzy zdaniem kiboli niewystarczająco dopingowali zawodników.
Za to pobicie młody macho miał otrzymać 2-letni zakaz stadionowy. Dla Damiana D. nie był to natomiast ostatni taki wybryk. W grudniu 2014 roku kamery monitoringu na stadionie zarejestrowały, jak razem z Markiem Z., pseudonim Korek, bije on innego kibica własnej drużyny. Tym razem to Korek otrzymał zakaz stadionowy. Szarksi karali też członków swojej organizacji, gdy ci, popełniając przestępstwa, zachowywali się nie tak, jak od nich tego oczekiwano. W maju 2013 roku dokonali napadu na stację benzynową, po którym jeden z jego uczestników przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze, co według zasad kibolskich było zakazane. Dlatego Misiek i Zielak mieli potem zaprosić go na spotkanie i za karę pobić. Jeszcze bardziej brutalnie zachowywał się młodszy brat Miśka, Krzysztof M., pseudonim Szkodnik, skazany potem w 2018 roku na 7 lat pozbawienia wolności za kierowanie jedną z podgrup należących do gangu Wisła Sharks. Jednemu z nieposłusznych pseudokibiców Szkodnik razem z Patrykiem K., pseudonim Mietek, miał wlewać do ust wrzątek. Gdy ktoś trafiał do aresztu, a mógł poddać się presji śledczych, kibole jechali pod więzienie, bynajmniej nie po to, by okazać zatrzymanemu wsparcie, ale by grozić mu tym, co się stanie, jeśli powie organom ścigania za dużo. Mogło to być na przykład pobicie kogoś z rodziny, podpalenie mieszkania czy spalenie samochodu. Tymczasem w grudniu 2013 wróciła sprawa śmiertelnego pobicia człowieka. 8 osób skazano nieprawomocnie na kary pozbawienia wolności od 8 do 10 lat, a 3 osoby współpracujące z prokuraturą usłyszały kary w zawieszeniu. Wszyscy mieli zapłacić po 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Jeden ze skazanych śpiewał wtedy na sali sądowej piosenkę „Jesteś szalona”. 5 osób do sprawy człowieka wciąż było poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania. W 2014 roku Paweł M., pseudonim Misiek, pozwał dziennikarzy Gazety Wyborczej, zarzucając im, że publikacja szkaluje jego osobę, a do tego może źle wpłynąć na jego resocjalizację. Reprezentowała go radca prawny Marzena S. Kolejna istotna postać w tej historii. Kolejny rok okazał się rokiem wielkich zmian w środowiskach pseudokibicowskich w całej Polsce, które wyniknęły z inicjatywy Miśka. Zerwał on bowiem wieloletnią zgodę z kibolami Lechii Gdańsk i Śląska Wrocław, a zawiązał pakt z fanatykami ruchu Chorzów, tworzącymi drugi najpotężniejszy i najbardziej znany w kraju gang pseudokibicowski Psychofans. Obie ekipy miały do siebie stosunkowo blisko, mogły wspólnie radzić sobie z wrogami, ale i zarabiać pieniądze, choćby na środkach odurzających. W międzyczasie rzeczona wcześniej resocjalizacja Miśka poszła w zapomnienie. Został on bowiem skazany na 5 miesięcy pozbawienia wolności za próbę kradzieży ze sklepu 3 maczet o wartości 441 zł z 2013 roku. Co ciekawe, na ten niezbyt wysublimowany skok miał przyjechać razem z Zielakiem, drogim samochodem, Porsche tego ostatniego. 2016 rok umocnił rządy pseudokibiców w Wiśle Kraków, jednocześnie sprowadzając klub nad skraj przepaści. W lipcu właściciel Wisły Bogusław Cupiał, za którego czasów drużyna święciła ostatnie największe triumfy, postanowił sprzedać klub piłkarski należący do Wisła Kraków S.A. Ofertę złożyło Towarzystwo Sportowe Wisła S.A., które zarządzało wszystkimi pozostałymi sekcjami sportowymi. Cupiał odrzucił propozycję z dość oczywistego powodu. Nie chciał, by klubem zarządzali gangsterzy. W przypadku oddania go towarzystwu, tak by się właśnie stało. Wszystko dlatego, że każdej sekcji sportowej przysługiwała określona liczba delegatów na walne zgromadzenie towarzystwa, zależna od liczby członków danej sekcji. Sekcja Trenuj Sporty Walki, stworzona przez Sharksów, miała tylu członków, że w praktyce dominowała na walnym zgromadzeniu. Gdy ktoś sprzeciwiał się takim układom, jak zrobił to jeden z działaczy, musiał liczyć się z odwetem pseudokibiców. Dzień po walnym zgromadzeniu spalono mu samochód. Ostatecznie Cupiał sprzedał Wisłę bliżej nieznanemu biznesmenowi, Jakubowi M. Ten okazał się jednak podejrzewany o popełnienie oszustwa w postaci podrobienia gwarancji bankowej. Wisła z interesu z Jakubem M.
nie odzyskała 200 tysięcy złotych, a 100% udziału w Wiśle Kraków S.A. od Jakuba M. przejęło Towarzystwo Sportowe Wisła S.A. Prezesem została wymieniona już Marzena S., radca prawny, która reprezentowała Miśka w sądzie w postępowaniu przeciwko Gazecie Wyborczej. Jednocześnie Marzena S. była delegatką sekcji Trenuj Sporty Walki do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Wiceprezesem został Damian D., ten sam, który brał udział w stadionowych pobiciach kibiców własnego klubu w 2013 i 2014 roku. Rok później to on miał także zorganizować ostrzelanie racami stadionu Wisły Kraków, kiedy za wcześniejsze przewinienia kibole nie mogli wejść na mecz. D., według śledczych, rozdawał kibolom materiały pirotechniczne w toalecie na jednym z sektorów stadionu. Dołączał także gumowe rękawiczki, aby nikt nie zostawiał odcisków palców, jako że stosowanie pirotechniki było nielegalne. Damian D. w tamtym czasie uchodził za bliskiego współpracownika Miśka, z którym zresztą, podobnie jak z Zielakiem, imprezował w czasie prywatnym. W grudniu 2016 roku w Krakowie odbywały się derby między Wisłą a Krakowią. Piłkarze pierwszej z drużyn wybiegli na murawę w koszulkach z napisem Dudek, wracaj do zdrowia. Potem z podobnymi hasłami na klubowych strojach występowały też koszykarki Wisły. Pochodzący z Radlina kibic Ruchu Chorzów miał w wyniku wypadku doznać urazu kręgosłupa podczas wyjazdu na mecz do Krakowa. Jak ustalili dziennikarze superwizjera TVN, zdarzeniu temu było daleko do wypadku. Dudkowi wyjęto bowiem z kręgosłupa kulę po postrzale, a sprawą zainteresowało się Centralne Biuro Śledcze Policji i Prokuratura Krajowa. Dudek był młodym fanatykiem Ruchu Chorzów, trenował sztuki walki i uczestniczył w kibolskich akcjach organizowanych przez Psychofans. Ten gang odpowiadał m.in. za napady, włamania, handel środkami odurzającymi czy egzekucję długów. W październiku 2016 roku w nieistniejącej już agencji towarzyskiej American Bikini w Mysłowicach pojawił się znany w półświatku Janusz K., pseudonim Bokserek. Niewiele wcześniej półnagi groził on maczetą gościom jednej z restauracji w Krakowie, za co usłyszał zresztą wyrok. Bokserek miał interesy narkotykowe z pseudokibicami. Gdy członkowie Wisły Sharks i Psychofans dowiedzieli się o jego wizycie w Mysłowicach, od razu się tam udali. Brutalnie skatowali go z użyciem maczet, młotków i noży. W trakcie awantury Dudek został postrzelony w kręgosłup. Potem kompanii porzucili go rannego pod jednym ze szpitali. Tymczasem w styczniu 2017 roku Marek Z., pseudonim Korek, i Piotr M., pseudonim Młody Macho, przebywali za kratkami do sprawy stadionowych bójek i brutalnego pobicia oraz kradzieży dokonanej w biały dzień w sklepie na 16-latku, synu jednego z bojówkarzy Krakowi. Skazano ich potem za to na 3 lata pozbawienia wolności. Zarządzający Wisłą Kraków, Marzena S. i Damian D. wysłali wtedy do sądu oficjalne pismo, w którym zapewnili, że jeśli tylko sąd wypuści ich na wolność, znajdą oni zatrudnienie w klubie, dzięki czemu będą mogli legalnie pracować i się resocjalizować. W klubie oficjalnie pracowali też inni pseudokibice. Między innymi Wojciech Eł, który uczestniczył w pobiciu człowieka w 2011 roku i był za to poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Zajmowali się oni sprzedażą biletów na mecze, ale jak można się domyślić, niekoniecznie tak, jak powinni to robić. Sprzedawali bowiem bilety po zaniżonych cenach pseudokibicom należącym do Towarzystwa Sportowego i Stowarzyszenia Kibiców, a ci sprzedawali je zwykłym kibicom pod stadionem za dużo wyższe kwoty. Kolejnym źródłem zarobków Sharksów były papierosy bez polskich znaków akcyzy. W 2017 roku na placu targowym w Bieńczycach kilku pseudokibiców powiedziało tamtejszym handlarzom, w tym obywatelom Armenii, że mają kupować lewe papierosy tylko od nich. Konkretniej od Zielaka. Przy jednym z transportów Zielak wpadł i wtedy przestraszeni obywatele Armenii obiecali płacić mu od 20 do 40 tysięcy złotych miesięcznie. Pieniądze te były potem dzielone między kilku Sharksów,
w tym swoją działkę otrzymywał Misiek. Pieniądze odbierano jeszcze po zatrzymaniu Zielaka w maju 2018 roku. Wtedy, według Miśka, robił to dalej Michał S., pseudonim Skopek. Gdy w końcu dziennikarze superwizjera zaczęli wprost dopytywać o powiązania władz klubu z gangsterami, zorganizowano konferencję prasową, podczas której Marzena S. zaprzeczyła, jakoby Wisłą Kraków oficjalnie czy też nieoficjalnie mieli zarządzać pseudokibice, w tym Paweł M., pseudonim Misiek. Szanowni Państwo, rozlicznie to raz na zawsze. Mówi się, że mamy nieformalne powiązania z grupami kibicowskimi. A z tego, co wprost wynika z lektury materiałów dziennikarskich, wynika, że zawsze chodzi o jedną osobę. Mam pytanie. Czy pan Paweł zasiada we władzach Wisły, czy też nieformalnie nam rządzi? Odpowiedź brzmi zdecydowanie nie. W restauracji działającej przy klubie reporterzy spotkali kilku szarksów, między innymi Zielaka. Pytali go, gdzie mogą spotkać Miśka, aby uzyskać jego komentarz do sytuacji w Wiśle. Dowiedzieli się, że Paweł M. przebywa w Tajlandii i tam trenuje sztuki walki. Pod koniec stycznia 2018 roku członkowie krakowskiej bojówki pseudokibicowskiej Wisła Sharks mieli urządzić polowanie na fanatyków Krakowi. Zdaniem śledczych przewodził im Daniel U., pseudonim Dziadek, niegdyś związany z inną bojówką, który po zerwaniu zgody Wisły z Lechią i Śląskiem Wrocław przeszedł na stronę Miśka. Dziadek słynął z bezwzględności i często używanych powiedzeń. Wilkołak jest głodny, kiedy chciał urządzić polowanie na kiboli przeciwnych drużyn, i wilkołak jest najedzony, gdy było już po polowaniu. Wieczorem szarksi dotarli na Prokocim, gdzie między blokami przy ulicy Teligi zobaczyli 18-letniego Miłosza. Zaatakowali go w kilka osób maczetami i nożami. Chłopak doznał m.in. przecięcia skóry i kości. Pseudokibice Sharksów zostawili go rannego na środku ulicy. 18-latek wykrwawił się. Policja dość szybko ujęła 5 osób zamieszanych w sprawę. Dwóm innym udało się uciec, najprawdopodobniej za granicę. Dwóch z ujętych pseudokibiców miało oficjalnie pracować bezpośrednio w Wiśle Kraków. Akt oskarżenia trafił do sądu w kwietniu 2019 roku, ale pierwsza merytoryczna rozprawa odbyła się blisko pół roku później. W maju 2018 roku przeszło 1000 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w ramach największej operacji w historii dokonało na terenie województw małopolskiego i śląskiego zatrzymań 41 osób do sprawy gangu narkotykowego powiązanego z Wisłą Sharks. Ujęto wtedy m.in. Grzegorza Z., pseudonim Zielak. Jak się okazało, 2 dni przed realizacją z kraju uciekł Paweł M., pseudonim Misiek. Wyleciał do Bari we Włoszech. Jak potem tłumaczył, był to zbieg okoliczności. 2 miesiące wcześniej kupił 6 lotów, m.in. do Gruzji, Izraela i właśnie do Włoch. Po zniknięciu Miśka, 24 maja 2018 roku, Prokuratura Krajowa poinformowała, że wystawiła za nim list gończy w związku z podejrzeniem go o popełnienie szeregu przestępstw o charakterze narkotykowym. W komunikacie zamieszczono także jego zdjęcie. Niewiele później do listu gończego dołączył też europejski nakaz aresztowania. Śledczy uważali jednocześnie, że Misiek mógł brać udział w ataku na Daniela D., lidera pseudokibiców GKS Katowice, do którego doszło we wrześniu 2016 roku. Mężczyźnie, m.in. przy użyciu maczet, zadano 40 ciosów, które doprowadziły do uszkodzeń kręgosłupa. 27 września 2018 roku Misiek został zatrzymany w miejscowości Cassino we Włoszech. Legitymował się fałszywym dowodem osobistym. Pomimo zatrzymania, Paweł M. wciąż miał pozostawać jednym z właścicieli siłowni działającej w pomieszczeniach należących do Towarzystwa Sportowego Wisła S.A. i współtwórcą sekcji Trenuj Sporty Walki. Towarzystwo Sportowe Wisła argumentowało, że mimo problemów z prawem Miśka nie mogło wypowiedzieć mu umowy najmu, jako że siłownia działała bez zarzutu, a umowa obowiązywała do 17 listopada 2019 roku. W lipcu 2018 roku, przed startem nowego sezonu ligowego,
Z funkcji członka zarządu Wisła Kraków S.A. zrezygnował Damian D. Wciąż pozostawał jednak w zarządzie Towarzystwa Sportowego Wisła S.A., do którego przecież w 100% należała Wisła Kraków S.A. Tymczasem 13 października 2018 roku włoski sąd podjął zaskakującą decyzję. Uwzględnił wniosek strony polskiej o ekstradycję Miśka, uważając go za uzasadniony, a jednocześnie uchylił areszt wobec Pawła M. i objął go jedynie dozorem policyjnym, aż do momentu jego ekstradycji. Rzeczniczka prasowa prokuratury krajowej, Ewa Bialik, mówiła wtedy, że taki ruch sądu mógł ułatwić Miśkowi ucieczkę i dalsze ukrywanie się. Kilka dni później minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjaśnił, że uchylenie aresztu wobec Pawła M. było błędem proceduralnym strony włoskiej. W międzyczasie Misiek miał złożyć do Sądu Najwyższego zażalenie na decyzję o ekstradycji, co mogło spowodować jej uchylenie. Paweł M. został jednak zatrzymany w Mediolanie i jak 18 października informowała Komenda Główna Policji, znalazł się już w dyspozycji polskich policjantów, którzy tego samego dnia mieli konwojować go do Polski. Dzień wcześniej Damian D. zrezygnował ze stanowiska w towarzystwie sportowym. Misiek szybko zdecydował się na współpracę z organami ścigania i uzyskał status małego świadka koronnego, by uzyskać niższy wymiar kary. To samo próbował zrobić Zielak, ale okazał się dla śledczych niewiarygodny. Paweł M. tymczasem pogrążył swoimi zeznaniami wiele osób, m.in. Damiana J., który brał udział w śmiertelnym pobiciu człowieka z 2011 roku. Potem Misiek był z nim skonfliktowany o kobietę, co dla Damiana J. skończyło się złamaniem obu rąk. Po zatrzymaniu najwyżej postawionych członków Wisły Sharks mógł on jednak wybić się na lidera, co próbował mu zeznaniami uniemożliwić Misiek. Swoją drogą kilkaset stron protokołów przesłuchań Pawła M. z etapu śledztwa wyciekło do sieci. Rok 2018 prokuratura okręgowa w Krakowie zakończyła informacją, że wszczęła śledztwo w sprawie działania na szkodę Towarzystwa Sportowego Wisła S.A. Podejrzewano, że na straty rzędu 10 milionów złotych klub narazili byli członkowie zarządu i powiązane z nimi osoby. Była już prezes klubu Marzena S., były wiceprezes klubu Damian D., były wiceprezes Robert S. i były prezes, a późniejszy członek Rady Nadzorczej Tomasz C. Potem sprawę przeniesiono do prokuratury regionalnej w Poznaniu. Podłożem sprawy okazała się próba sprzedaży klubu bliżej nieznanym inwestorom ze Szwecji i Kambodży, Li Vanna i Matsowi Hartlingowi, za symboliczną złotówkę. Mieli oni przyjechać do Krakowa, jednak nie zapewnili obiecanych środków na rozwój klubu. Po tej sytuacji Marzena S. zrezygnowała z funkcji prezesa Wisły Kraków. Niewiele później zaczęła posługiwać się nazwiskiem męża, C. W lutym 2019 roku przy wsparciu kibiców wielką akcję ratowania Wisły Kraków rozpoczął Jakub Błaszczykowski, piłkarz i późniejszy współwłaściciel Wisły. W kwietniu 2020 roku szefem klubu został jego brat, Dawid Błaszczykowski. Kwiecień 2019 roku to natomiast zatrzymanie przez Centralne Biuro Śledcze Policji Damiana D., który usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu środkami odurzającymi. Razem z nim wpadło jeszcze 15 osób, m.in. Michał S., pseudonim Skopek, czy Piotr K., pseudonim Piotruniu. Nieoficjalnie wiadomo, że ujęto też kiboli Lech i Gdańsk. Wpadło jeszcze 15 osób, m.in. Michał S., pseudonim Skopek, czy Piotr K., pseudonim Piotruniu. Nieoficjalnie wiadomo, że ujęto też kiboli Lech i Gdańsk. Planowano również zatrzymanie Pawła Eł, pseudonim Master, z Judegangu Krakowi, ale zdołał ukryć się przed policją. We wrześniu 2019 roku CBŚP dokonało zatrzymań Marzeny S. C., Tadeusza C. i Roberta S., a także Anny M. Z., żony Grzegorza Z., pseudonim Zielak. Podejrzewano ich o wyprowadzenie z klubowej kasy co najmniej 824 tysięcy złotych.
między innymi na podstawie fikcyjnych umów podpisywanych przez Marzenę SC w imieniu klubu z firmą Anny MZ na poszukiwanie sponsorów dla klubu. Zarzuty dotyczyły też uchwały podjętej niezgodnie z przepisami, na mocy której członkowie zarządu podnieśli swoje wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji z kwoty 10 do 45 tysięcy złotych miesięcznie. W zeznaniach Miśka padają inne kwoty. Podwyżka z 6-8 tysięcy do 30 tysięcy złotych, z których połowę zarówno Damian D., jak i Marzena SC mieli oddawać Miśkowi i Zielakowi. Podwyżka wynagrodzeń była związana z tym, że zarząd uznał prowizje z transferów i od sponsorów za niewystarczające. Tak w przypadku zatrzymania Damiana D., jak i Marzeny SC oraz pozostałych, dużą rolę odegrały właśnie zeznania Pawła M., pseudonim Misiek, jako małego świadka koronnego. To z jego zeznań wynikało także, że Grzegorz Z., pseudonim Zielak, miał plan, by dzierżawić od miasta Stadion Wisły i nazwać go Sharks Arena. Początkowo miasto miałoby inkasować za to 500 tysięcy złotych rocznie, a potem symboliczną złotówkę. Rozmowy w tym zakresie z urzędnikami prowadził Damian D., ale ostatecznie nie doszło do porozumienia. W grudniu 2021 roku w sprawie działania na szkodę Towarzystwa Sportowego Wisła SA zarzuty usłyszały jeszcze dwie osoby. Jose B. i Daniel G. Dodatkowo zarzuty wobec pozostałych osób rozszerzono o działanie na niekorzyść wierzycieli i brak złożenia wniosku o upadłość spółki, mimo zaistnienia okoliczności, które tego wymagały. Wówczas w postępowaniu występowało już przeszło 140 świadków. W międzyczasie Wisła Kraków nieprawomocnie wygrała proces z Marzeną SC, którą sąd zobowiązał do zwrotu kwoty kilkuset tysięcy złotych z odsetkami liczonymi od maja 2019 roku. Niewiele później, bo 30 grudnia, Paweł M., pseudonim Misiek, opuścił areszt, w którym przebywał od października 2018 roku. Było to możliwe dzięki wpłacie poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych i ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego na 5 nieruchomościach o łącznej wartości przeszło 1 700 tysięcy złotych. Miśka objęto też dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju, w związku z czym odebrano mu paszport. 13 stycznia 2022 roku odbyła się kolejna rozprawa w postępowaniu, w którym Paweł M. razem z Grzegorzem Z., pseudonim Zielak, i innymi osobami odpowiadał m.in. za kierowanie i udział w gangu, obrót środkami odurzającymi, rozboje, pobicia czy przestępstwa karno-skarbowe. Łącznie tylko im dwóm przypisano 188 przestępstw. Zielaka doprowadzono z aresztu, a przebywający na wolności Misiek nie zjawił się w sądzie. Jak informowała Gazeta Krakowska, dzień wcześniej miał zaszczepić się przeciwko COVID-19 i źle się czuć. 3 miesiące później, w kwietniu 2022 roku, media obiegła informacja, że pseudokibice Wisły Sharks, odpowiedzialni za śmierć 18-latka ze stycznia 2018 roku, wyjdą na wolność. Jak informował portal Wirtualna Polska, mężczyzn wypuszczono na wolność, bo postępowanie się przedłużało. Co najmniej jeden z nich spędził w areszcie przeszło 1400 dni, a rozprawy odbywały się rzadziej niż raz w miesiącu. Część terminów posiedzeń odwołano, innym razem problemem okazała się choroba sędziego, a jeszcze później remont w krakowskim sądzie. Za kratkami pozostał jedynie Daniel U., pseudonim Dzidek, odpowiadający w innym postępowaniu za udział w chorzowskim gangu pseudokibiców Psychofans i usiłowanie zabójstwa. Maj 2022 roku przyniósł przełom w wątku gospodarczym, to jest działania na szkodę Wisły. Damian D., były wiceprezes klubu, przyznał się do zarzutów o charakterze ekonomicznym, ale zaprzeczył, jakoby należał do zorganizowanej grupy przestępczej Wisła Sharks. Śledztwo przedłużono do września 2022 roku. Tymczasem 28 czerwca 2022 roku przed Sądem Okręgowym w Krakowie ruszył kolejny proces Wisły Sharks. Na ławie oskarżonych zasiadło 38 osób, w tym Paweł M., pseudonim Misiek, nie pojawił się,
Grzegorz Z., pseudonim Zielak, obaj z zarzutami kierowania gangiem, Paweł B., pseudonim Rondel, Norbert C., pseudonim Divi, Artur D., pseudonim Archie, Janusz F., pseudonim Teddy, Michał K., pseudonim Herlawy, Kamil K., pseudonim Lama, Adrian K., pseudonim Adik, Patryk K., pseudonim Mietek, Michał K., pseudonim Trybek, Marcin M., pseudonim Macho, Krzysztof M., pseudonim Szkodnik, Marcin M., pseudonim Cytryna, Dawid N., pseudonim Latino, Mateusz P., pseudonim Dolar, Marcin W., pseudonim Zibi, Łukasz S., pseudonim Szrek, czy Marek Z., pseudonim Korek. Przypisano im 241 przestępstw, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej wobec 22 osób, uczestnictwo w bójkach, także z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak maczety i noże, czy obrót znacznymi ilościami środków odurzających, głównie marihuaną, kokainą, amfetaminą i mefedronem, w Polsce, a także innych krajach, takich jak Czechy, Francja, Holandia, Szwecja i Włochy. Jeśli chodzi o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prokuratura krajowa wymieniła całą listę epizodów wojny Wisły Sharks, między innymi z Judę Gangiem Krakowi czy kibolami Hutnika Kraków. Pobicie ze skutkiem śmiertelnym Tomasza III, pobicie Krystiana i Konrada B., atak na kibiców jednego z krakowskich klubów na boisku Orlik, podpalenie samochodu użytkowanego przez Michała J., pseudonim Smok, po uprzednich kilku nieudanych próbach, pobicie kuriera na terenie stadionu, pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia Sebastiana P., pseudonim Markiza, uszkodzenie pojazdów na jednym z krakowskich osiedli, bójka z użyciem niebezpiecznych przedmiotów przy ulicy Siemaszki, przy ulicy Lubicz pobicie z użyciem niebezpiecznych narzędzi Damiana C., pseudonim Kocur, zabójstwo Łukasza W., pseudonim Krótki, pobicie Macieja M. i Michała K., zabójstwo Mariusza B., bójka z użyciem niebezpiecznych narzędzi w miejscowości Chocznia, wdarcie się na boisko w trakcie meczy z gdyńskim klubem sportowym, pobicie z użyciem niebezpiecznych narzędzi Krzysztofa R., bójka w jednym z lokali oraz pobicie ze skutkiem śmiertelnym Wojciecha S., pobicie mężczyzny przy ulicy Spółdzielców, pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia Sławomira M., pseudonim Toporek, pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia Piotra P., pobicie Łukasza K., kibica z Gdyni, przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, zamieszki w czasie trwania meczu pomiędzy krakowskimi klubami 23 lutego 2014 roku, bójki przy ulicy Wróbla, ugodzenie nożem Dawida W., bójki z użyciem niebezpiecznych przedmiotów przy ulicy Halszki i Stojałowskiego, pobicie Mariusza K., pseudonim Kalosz, pobicie Piotra B., podpalenie samochodu na szkodę Jakuba K., samochód pomylono z samochodem użytkowanym przez Sławomira M., pseudonim Toporek, uszkodzenie pojazdu na szkodę Patryka L., pobicie Piotra Z. z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Co ciekawe, jak twierdził Misiek, w jednym z pobić, dokonanym na Krzysztofie S. podczas Euro 2016, będącym odwetem za jego udział w zabójstwie kibica Wisły Łukasza W., pseudonim Krótki z 2008 roku, obok pseudokibiców Wisły Sharks i Psychofans miał wziąć udział Paweł E., pseudonim Master, jeden z liderów bojówki Krakowi, który mimo podziałów klubowych robił interesy z Miśkiem. Master powiedział podobno Miśkowi, że Krzysztof Esz podczas ataku na Krótkiego przesadził, bo uderzał go maczetą w głowę. Pomimo sprzeciwu części obrońców, na wniosek prokuratury proces rozpoczął się z wyłączeniem jawności ze względu na to, że część oskarżonych odpowiada też w innych procesach i ujawnienie ich wyjaśnień mogłoby wpłynąć na wymiar sprawiedliwości. Na tym etapie w sądach było już 12 aktów oskarżenia, obejmujących 73 osoby powiązane z Wisłą Sharks. Względem 35 osób wciąż prowadzono postępowania przygotowawcze. To wszystko na dziś. Jeśli zainteresowała Was historia pseudokibicowskiego gangu Wisła Sharks z Krakowa, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani, a także naszych nowych kanałów Kryminalne Opowieści Świat i Kryminalne Opowieści Historia,
oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.